bardzo dziękuję za to zaproszenie i za to pozostanie. Jeszcze można było przeczytać Dyla. Wielkie będzie śmieleniem po tym ostatnim, po poprzednich wystąpieniach tutaj staję, bo nie jestem ani uczonym, ani biznesmenem. Tak jak pan profesor był, pan doktor był i uczonym, biznesmenem, ja ani jednym, ani drugim. I będę mówił z pozycji tego, kim jestem. Jak widać, jestem księdzem, więc kaznodzieją. Boję się, że może wyjść z tego, co chcę powiedzieć, tutaj kazanie. No ale jestem zaproszony jako ksiądz, więc to są konsekwencje. Jeszcze dodam, że nie jestem dietetykiem. I nie będę mówił o zaleceniach, zaleconych dietach, ale mieliśmy w Warszawie biskupa nawet już świętej pamięci, który napisał pracę doktorską o zdrowotnych walorach postu chrześcijańskiego. Może gdzieś jest do znalezienia w bibliotekach. Biskup dawno nie żyje, tej jego pracy nie czytałem. Też nie będę mówił o nieumiarkowaniu w piciu, czyli o chorobie alkoholowej. W tym celu myślę, warto było zaprosić panią, wspaniałą panią Ewę Wojdyło, która tu ma niesłychane doświadczenie i mądrość i miłość do ludzi dotkniętych tą chorobą. A problem jest we wszystkich środowiskach aktualny, nawet księży. Kto by pomyślał. Grzechy główne, bo jak rozumiem, na kolejnych sesjach państwo są karmieni właśnie na końcu taką pigułką jakiegoś grzechu głównego. Grzechy główne, jak pewnie każdy z przemawiających tutaj na ten temat mówi, ale powiem też, co warto powiedzieć raz, to warto powiedzieć drugi raz, że one nie dlatego są główne, że są najcięższe, tylko dlatego, że jak się dobrze skoncentrować, to okazuje się, że z tych 7 grzechów głównych można wyprowadzić wszystkie inne. Może jakby człowiek zlikwidował 7 głównych, to by mógł być kanonizowany za życie. Tak myślę, czy jakiegoś motta, hasła, które łatwo zapamiętać do tego spotkania nie zaproponować i ciągle mi przychodziło takie, którego nie wypada tu powiedzieć, chociaż jest w nim wielka mądrość życiowa. Ja je powiem nieoficjalnie, pewnie państwo znają. Lepiej zjeść i zwymiotować, niż wyrzucić i zmarnować. To są klaski dla mądrości naszych ojców, zwłaszcza tych biednych, tych ubogich, tych w jakichś tam chatkach kurnych i z polepą i z podłogą z gliny żyjących. Lepiej zjeść i zwymiotować, niż wyrzucić i zmarnować. Tak. A dla równowagi przeczytam piękne zdanie, bardzo ważne, każde zdanie jest przemyślane w tym, co mówię i nie ma wody. Mnich pontyjski, teolog i mistyk Ewardiusz z Pontu żył pod koniec IV wieku. O tym grzechu ciężkim, o którym nie chcę mówić ściśle, tak wąsko, ale tu mówi ściśle o tym nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu. Jeśli oddasz się żądzy jedzenia, nic nie zaspokoi twojego głodu rozkoszy, bowiem żądza pokarmów jest ogniem, który ciągle pochłania i wciąż płonie. Dostateczna miara napełniła naczynie, zaś rozpasany żołądek nie mówi nigdy dosyć. Przygaszony płomień rozbłyskuje na nowo, jakby i gdy dosięga chrustu, a opanowana przyjemność rozplenia się na nowo przez obfitość jedzenia. To jest o obżarstwie czy łakomstwie, czyli o opanowaniu w jedzeniu i piciu, ale myślę, że w całym tym wywodzie, czyli mądrości Kościoła, który stawia to ostrzeżenie, mówiąc, to są grzechy główne, nacisk właściwie
powinieneś położyć na słowo nieumiarkowanie. Że to jest tą istotą grzechu, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Nie tylko w jedzeniu i piciu. Odnosi się to do oczywiście i różnych funkcji fizjologiczno-psychicznych człowieka. Ten grzech główny nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, potocznie nazywany obżarstwem i opilstwem, polega na tym, że rozpasany żołądek nigdy nie mówi dosyć, żeby zacytować tego mnicha z IX wieku, z XIII wieku. Nieumiarkowanie. Przecież jedzenie jest czynnością normalną, niezbędną do życia, dobrą. Ale jeśli się traci umiar, zamienia się w destrukcyjne obżarstwo. I w człowieku istnieje coś takiego, jak mechanizm rosnących potrzeb. Człowiek na pustyni, który usycha z pragnienia, jest gotów oddać pół królestwa, ba całe królestwo za szklankę wody, która ugasi pragnienie. Ale jak już zaspokoi pragnienie, to nagle czujesz właściwie coś, by zjadł. Jak już się napił i zjadł, no to normalna rzecz, chciałby odbić siestę. Kładzie się na piasku, ale po chwili się budzi, mówi, no dobrze by było, żebym mógł się położyć na czymś wygodniejszym, na hamaturku czy na łóżku i tak dalej. I ten mechanizm rosnących potrzeb, spokojnie jednej, otwiera nas na następny. Jest motorem napędzającym postęp. Tak sobie wyobrażam, że kiedyś kobiety, które prały w zimnej rzece czy w Bali, może jeszcze są tacy, którzy pamiętają te czasy, one nie wiedziały, że mogą mieć pralkę, że istnieje coś takiego jak pralka. Ale to, że pranie w rzece czy w Bali jest ciężkie i nie zawsze najbardziej skuteczne, o tym oczywiście one wiedziały, ale zauważyli ci faceci, którzy skonstruowali pralkę marki Frania, a może jakoś inny. Nikt się nie śmieje, bo już nikt nie pamięta pralki Frania. Możliwe, że kierowało nimi współczucie dla matki, czy żony, czy może inspirowała świadomość, że jak myślą taką maszynę, to będzie można ją sprzedać, tyle pralek będzie można sprzedać, ile kobiet pierze w rzece albo w Bali. Czyli to było odkrywanie realnych potrzeb nabywców. Ten postęp, odpowiedzenie na potrzebę nawet nie sformułowaną, ale istniejącą niewątpliwie w obserwowaniu tego, jak ludzie żyją i czego potrzebują. To się nazywa, zdaje się, strategia określana służebnym podążaniem za klientem. I ona się różni od tej strategii zwanej strategią uwięzienia klienta, zbliżonej do koncepcji tworzenia rynków, lecz akcentująca raczej nie tworzenie, co raczej przechwytywanie rynku dzięki powiązaniu z innymi oferującymi rozwiązania komplementarne. Od tego jest już tylko krok do przyjrzenia się, mówiłem o prawie rosnących potrzeb, o tym, że one są napędem postępu i odpowiadają na rzeczywiste postępy, ułatwiają, umożliwiają rozpoznanie wszystkich genomów, tak jak Państwo tu siedzicie, jakśmy słyszeli, i ostrzeżenie nas przed niechybnym rakiem, czy inną. Ale to więzienie klienta jest to tworzenie u konsumenta, nabywcy potrzeb. I mniejsza o to, czy te potrzeby są realne, czy nie, byle napędzały rynek, nawet na krótką metę. I tu mi się zdaje,
jest wielki problem moralny wielkiego przemysłu reklamowego, który ma oczywiście, jak wiadomo, doprowadzić do spotkania klienta z produktem. Ale sprawa prawdy, sprawa odpowiedzi na potrzeby, sprawa interesu tego, dla którego ta oferta jest przeznaczona, a interesu tego, który to produkuje. Czy nie chodzi tu często o pobudzenie apetytu, budzenie tej skłonności do obżarstwa, do nieumiarkowanego jedzenia i picia, doprowadzenie do konsumpcji rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Istnieje cała strategia reklamowa czy promocyjna nastawiona na tworzenie sztucznych potrzeb przez iluzję, że mieć może uzupełnić braki w kategorii być. Wiem, że na tej skali, którąśmy tutaj przed obiadem oglądali, gdzie mamy się umieścić, w gruncie rzeczy wiem, że powinniśmy być umieszczeni tutaj po tej lewej stronie, niższej, ale się obwieszamy zegarkami, obstawiamy gadżetami, które podnoszą nasze mieć. To konto, które nam poprawia samopoczucie. Chodzi o to, żeby pobudzić apetyt, doprowadzić do konsumpcji rzeczy zupełnie niepotrzebnych, apelując z tej kategorii być i mieć, do mieć. Czasem włącza się jeszcze kategoria, Marcel powiedział, być i mieć, że to są te dwie główne kategorie sposobu istnienia, ale mi się zdaje, że jest jeszcze trzecia kategoria, to jest apparaître, jak mówią Francuzi, znaczy wypaść, jak jestem w oczach innych. I tu jeszcze bardziej się otwierają możliwości reklamy i rynku. Narzucenie pewnej mody, pewnego stylu, pewnych rzeczy, które wobec człowieka z wysokim prestiżem powinny się znajdować. Nieumiarkowanie w kategorii mieć. Myślę, że o tym należy pomyśleć przy okazji tego grzechu głównego, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. To jest nieumiarkowanie w kategorii mieć. Doskonale ilustruje jeden z aspektów ważnych tego nieumiarkowania. Fragment książki, którą na pewno wszyscy Państwo znają doskonale. Przeczytam ten fragmencik, jest piękny. Czwartą z kolei planetę, którą odwiedził mały książę, zamieszkiwał człowiek poważny, który, jak sam uważał, nie zajmował się głupstwami. Kiedy mały książę grzecznie się przywitał, zapracowany biznesmen nawet nie zareagował, ciągle coś przeliczał. Dopiero po chwili spojrzał na gościa, który dociekliwie próbował się dowiedzieć, czym się zajmuje. Otóż okazało się, że niezwykle precyzyjny i poważny człowiek jest posiadaczem gwiazd, a służą mu one do osiągnięcia bogactwa, a ponadto mógł nimi rządzić lub umieścić je w banku. To stwierdzenie wywołało małego księcia nie lada zdziwienie. Po co posiadać rzeczy, które nie przynoszą nam wzajemnego pożytku? Biznesmen nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Po czym gość opuścił planetę. Nieumiarkowanie w całej tej sferze mieć. Znalazłem takie dane, pewnie może Państwo znają, z Oxfam zeszłorocznego. W zeszłym roku liczba miliarderów na całym świecie wzrosła o 357 osób, osiągając poziom 2754. Łączny majątek wszystkich miliarderów na świecie osiągnął poziom 9,2 bilionów dolarów, powiększając się o 24%, czyli 1,8 biliona dolarów
dla porównania, wartość polskiego produktu, to chodziło o zeszły rok, polskiego produktu krajowego brutto w zeszłym roku wynosiła nieco ponad 570 miliardów dolarów. 9,2 bilionów dolarów. 82% wygenerowanego w 2017 roku majątku dostało się w ręce najzamożniejszej jednej setnej ludzkości, czyli 3,7 miliarda ludzi, a jednej setnej ludzkości. 3,7 miliarda ludzi, czyli ta uboższa część ludzkości, w ogóle nie zwiększyła stanu swoich zasobów, które wzrosło o 22%. 42 najbogatsze osoby zgromadziły zasoby, jakie ma 3,7 miliardów ludzi tworzących uboższą część populacji globu. Prezes czołowej firmy odzieżowej zarabia przez 4 dni tyle, ile pracownica zakładów tekstylnych w Bangladeszu przez całe życie. Ta rekordowa kulminacja bogactw w rękach nielicznych zagraża globalnej stabilizacji. To wszystko z tego raportu łącznie z tą konkluzją organizacji humanitarnej Oxfam, dość wiarygodnej. To nieumiarkowane gromadzenie pieniędzy, bogactw, tego stanu mieci dla potomstwa. To prawda, większość tych wielkich, gigantycznych fortun jest oparta na dziedziczeniu. Ale często mamy do czynienia z tym robieniem pieniędzy, tak powiedzmy to, już nie tyle dla ich zdobycia. Jest w tych ludziach taka nieco jałowa namiętność gracza. Sama ta gra rynkowa jest pasjonująca. Ani ona, ani jego dzieci tego nie zjedzą. Majątek, czyli to wielkie posiadanie, rozbudza nieumiarkowany instynkt władzy. Myślę, że to też należy do obżarstwa. A władza ma w sobie coś z narkotyku. Uzależnia, jej brak powoduje głód jak u narkomana. Podejrzewam, że u wielu bardzo ludzi popęd władzy jest silniejszy niż popęd seksualny. Już seksualny już tak sklapnie, a ten jeszcze się natęża. Dlatego mniej lub bardziej potężni właściciele fortun dziedziczonych lub zdobytych własnymi siłami aspirują do władzy politycznej. Chyba wszyscy znamy takie przypadki. U nas mieliśmy biznesmena, który jak gwiazda zabłysł na niebie, na firmamencie polityki, no nie na długo, potem zanik i już go nie ma. Ale są tacy, którym się to udaje i udaje się im dojść do najwyższych stanowisk, pewnie także dzięki tym możliwościom finansowym. Dobrze, jeżeli w sferze ich ambicji znajdzie się także dobro wspólne, ale rzeczywiste dobro wspólne, a nie tylko to, co oni rozumieją, że jest dobro wspólne i wbrew wszystkim według swojego pomysłu chcą społeczeństwo uszczęśliwiać. Nieumiarkowanie w sferze szeroko pojętej konsumpcji, w sferze mieci, jest wyrazem wrodzonego człowiekowi pragnienia szczęścia. Czy w przypadku bogatych to pragnienie udaje się zaspokoić? Może. Jednak ja, może dlatego, że tacy przychodzą do księdza, spotkałem takich, którzy na starość żałowali mnóstwa czasu poświęconego zaspokajaniu rosnących wciąż i nigdy nie zaspokojonych apetytów.
władz i posiadania. Na tym strawili najlepsze lata życia. Jeszcze nękani nieustannie wizją, utratą tego, czego się dorobili. Proszę, ja się czasem w nocy budzę, bo mi się śni, że to wszystko... To nie są cytaty wymyślone. Tak, lepiej zjeść i zwymiotować, niż wyrzucić i zmarnować. Ale czy na pewno? Czy zawsze? Dziękuję.